drodzy bracia, w posłudze apostolskiej, przewielebny księży Infułacie, wikariuszu generalny naszej kurii metropolitalnej wraz z braćmi w posłudze kapłańskiej, osoby życia konsekrowanego, droga rodzino i zaproszeni goście diakonów Anatolija i Wojciecha, wspólnoto seminaryjna, umiłowani bracia i siostry. W przeddzień uroczystości zesłania Ducha Świętego, gdy dobiega końca okres wielkanocny, zgromadziliśmy się w naszej katedrze, aby być świadkami wybrania do stanu prezbiteratu dwóch diakonów naszego seminarium, Anatolija i Wojciecha, którzy usłyszeli wezwanie Jezusa Chrystusa i swoją wolą, wolną wolą, zdecydowali się pójść za głosem powołania. Kapłaństwo, o które proszą, jest jedną z tych form ludzkiego życia i aktywności, która okazuje się potrzebna w każdej epoce i cywilizacji. Odpowiedzialny kapłan to świadek Boga, który jest miłością, który kocha każdego człowieka i który pozwala nazywać się Ojcem. Kapłan to posłany przez Chrystusa uczeń, który podejmuje funkcję duchowego ojca wobec spotykanych na swej drodze ludzi, idzie do nich z trudnym zadaniem głoszenia Królestwa Bożego i umocnienia w wierze, nadziei i miłości. Kapłaństwo nie jest zawodem, lecz powołaniem. A ksiądz, który jest wierny wskazaniom Chrystusa, nie jest urzędnikiem, lecz duchowym ojcem i przyjacielem. To on potrafi wychowywać i zapobiegać zagrożeniom, pomaga przezwyciężać sytuacje kryzysowe, kierując się w każdej sytuacji miłością mądrą i wychowującą na wzór Jezusa, który ratował człowieka przed nim samym i przed tymi, którzy próbowali go skrzywdzić. Kapłaństwo to służba, czego świadectwo dał sam Jezus, gdy powiedział, że Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz po to, by służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Do świętej Katarzyny ze Sieny powiedział Jezus o kapłanach. Są oni moimi pomazańcami i nazywam ich Chrystusami moimi. Powierzyłem im rozdawanie mnie samego wam. Umieściłem ich jak kwiaty wonne w mistycznym ciele świętego Kościoła. Godności tej nie ma nawet anioł, a dałem ją ludziom, tym, których wybrałem na szafarzy, na mych szafarzy. Taką charakterystykę kapłaństwa przytaczam dzisiaj i ofiaruję je kandydatom do święceń. O takim kapłaństwie przypominam dzisiaj nam, kapłanom, abyśmy byli wonnym kwiatem mistycznego ciała Kościoła Świętego. I o takie kapłaństwo proszę, abyśmy wszyscy się modlili, ponieważ takich mamy kapłanów, jakich sobie wyprosimy i jakich sobie wychowamy najpierw w domu rodzinnym, parafii, a dopiero potem w seminarium. Ulubieni braty i sestry, filozof Henry Bergson skazał: najbliżsi heroi w historii, cenę zawojowniki, a święty. A święty Jan Paweł II mówił: święty, jaki w czasie każdej historycznej epochy pokazywali światu jasność Bożego światła,
Це видимі знаки святості церкви. Щоб зрозуміти глибину церкви, вдивляйтеся в них, та не лише в тих канонізованих святих, але і у всіх скритих, анонімних святих, які намагалися жити Євангелієм посеред звичайних буденних обов'язків. Це вони показують, чим є церква, найглибішій їх і її істоті, одночасно захищаючи її від пресічності, формують її середини, спонукають до того, щоб ставала нареченою без плами чи вади. Тому прошу вас, дорогі діакони, які вже за мить станете презвітерами, відкрити у цих словах дорогу свого священничого життя, яке прагнете посвятити Львівській церкві. Зробіть це так, як ті, яких реліквії зберігаються тут, в нашій катедрі. Як наш покровитель блаженний Яків Стрепа, будьте добрими душпастрями, несучи Євхаристійного Ісуса і довіряючи своє життя Божій Матері. Наслідуйте святого Зигмунта Гораздовського, апостола милосердя, святого Йоанна з Луки, великого сповідника і духовного наставника міста. Будьте священниками завжди і всюди так, як святий Зигмунт Щенсний Фелінський, в'язень сумління, вигнанець царської Росії. Відкривайте двері Христові так, як святий Йоанн Павло ІІ, і будьте ревними послідовниками святого Йозефа і Білчевського, який про святу людину говорив так: «Чесна людина – це велика справа. Чесна людина любить усе добро і ненавидить зло. Чесна людина не чинить зла, навіть коли її вчинок залишиться в таємниці. Не буде обманювати, навіть коли би це допомогло їй щось здобути. Не дає слова легковажно, а якщо дала слово, дотримує його. Нікого не скривдить, віддає те, що кому належить. Для неї обов'язок – це найважливіша справа завжди і всюди. Чесна людина достойна того, що перед нею зігнути коліна. Прийміть також дар сьогоднішнього Божого Слова, як священники взяти з люду і для люду дані, будьте святими, бо сам Бог святий. Будьте сілю землі і світлом світу, щоб ваша віра освітлювала шляхи до Бога тим, які ще йдуть у темряві. Нехай вони по ваших слідах знайдуть дорогу до церкви і увійдуть на дорогу спасіння. Умілувані браття і сестри, на коніць прагну подякувати родичам і бабці Анатолія і Войцеха за дар життя і виховання, за спільноту дому родинного і прийняття дару повołania ваших синів до капłańskiej служби в Kościele i życzyć wam, aby nigdy nie zabrakło w waszym życiu błogosławieństwa Bożego, które niech spływa na was poprzez posługę waszych synów. A nas tutaj zgromadzonych proszę, nie zapominajmy o tych dwóch nowych kapłanach. Oni potrzebują naszej modlitwy i wsparcia, ponieważ dar kapłaństwa nie przyjmują dla siebie, lecz dla nas. Proszę również o modlitwę za ludzi młodych, by otworzyli się na głos powołania i bez lęku poszli za Chrystusem. Potrzebujemy kapłanów, bo potrzebujemy Chrystusa. Potrzebujemy kapłanów, bo potrzebujemy sakramentów. Potrzebujemy kapłanów, bo potrzebujemy zdrowej nauki.
potrzebujemy kapłanów, bo wyczekujemy Bożego błogosławieństwa.